Rebelianci co? Rebelianci co? Przyjaciele, nazywam się Asia Kowalska. Mam 22 lata i osobiście poznałam Jezusa Chrystusa. Wiem, że to, co mówię, może być zabawne dla wielu z was. Wiem, że możecie nie rozumieć tego, o czym do was mówię, ale powtarzam, osobiście poznałam Jezusa Chrystusa. Przez większość swojego życia byłam osobą religijną. Dzisiaj nienawidzę religii. Poznałam Jezusa Chrystusa i nienawidzę religii. Bo Jezus nie ma nic wspólnego z religią. Jezus to życie. Jezus to prawda. Jezus to miłość. Jezus nie ma nic wspólnego z religią. On umarł za mnie i za ciebie na krzyżu. Po to, żebym ja i ty, żebyśmy mogli trafić do nieba. On zapłacił za nas karę. Zasłużyłam na śmierć. Przez to, że znieważałam innych ludzi. Ba, przez to, że źle pomyślałam o kimś w swoim sercu. Zasłużyłam na śmierć. Ale Jezus zapłacił za mnie karę. I przez Jego krew ja mam prawo iść do nieba. Ja z tego prawa skorzystałam. Oddałam życie Jezusowi i idę do nieba. Mam pytanie dzisiaj do was, czy wy skorzystacie z tego prawa? Macie prawo iść do nieba, jeżeli oddacie życie Jezusowi. Moje pytanie brzmi, co ty dzisiaj wybierasz w swoim życiu? Jest taka piosenka z musicalu, Alexander Hamilton. To jest piosenka o człowieku, który próbował całe życie coś udowodnić. Jeszcze nieznany, lecz pokażę wam za jakiś czas. I tak dzisiaj żyjecie. Budujecie swoje życie na tym, co chcecie mieć. Macie swoje poczucie bezpieczeństwa w domu, drzewie i pieniądzach. Proszę was, ludzie, to wszystko jest ulotne. To wszystko, ta ziemia jest skazana na utylizację. Ta ziemia zostanie zniszczona. To do ciebie należy decyzja. To ty możesz zdecydować, czy chcesz zostać zniszczony razem z tą ziemią. Czy chcesz razem ze mną iść do nieba. To do ciebie należy decyzja. Jezus umarł za krzyżu za mnie i za ciebie. Ale to do ciebie należy decyzja. Czy ty oddasz mu swoje życie? Czy ty wybierzesz go na swojego Pana i Zbawiciela? To do ciebie należy decyzja, gdzie ty się znajdziesz po śmierci. Ewangelia jest prosta. Jeżeli jesteś bardzo mądrym, uczonym człowiekiem, może być ci trudno, ale Bóg jest Bogiem cudów. Przyjdź do Niego dzisiaj po prostu, Boże, nie znam Cię, chcę Cię poznać. Ja byłam osobą religijną, byłam pewna, że znam Jezusa. Bardzo wiele modlitw w swoim życiu odmówiłam, aż któregoś dnia pewien człowiek powiedział mi, nie znasz Jezusa. W pierwszym momencie pomyślałam, że ten człowiek jest nienormalny. Jak to ja nie znam Jezusa? Ja, która tyle godzin w kościele katolickim spędziłam. I wiecie, co ja zrobiłam? Zapytałam Boga, czy to prawda, bo On nie jest głuchy. I on mi odpowiedział, na sposób zrozumiały dla mnie, że nie znam Jezusa. I ja wtedy, w tamten wieczór, oddałam życie Jezusowi. Ustanowiłam Jezusa moim Panem i Zbawicielem. I narodziłam się na nowo. I to był najlepszy moment mojego życia. Dlatego, że moje życie zaczęło się dopiero wtedy. Ja zaczęłam żyć niecały rok temu. Wcześniej myślałam, że skoro mam dobrą pracę, jestem w życiu całkiem szczęśliwa. Zdarza mi się bywać na fajnych imprezach. Czego mi w życiu więcej potrzeba? Czuję się całkiem dobrze. A dopiero teraz widzę, jak bardzo broniłam się przed ludźmi. Jak bardzo bałam się zostać zraniona. Jak bardzo bałam się odrzucenia. Wy nie możecie zobaczyć tego w swoim życiu. Ale ja przez łaskę Ducha Świętego mogę. Jeżeli chcecie, cała moc krzyża Jezusa jest dostępna dzisiaj dla was. Wystarczy jedna prosta decyzja o tym, że od dzisiaj życie już nie należy do was, ale do Jezusa Chrystusa. Życzę wam, żebyście dobrze wybierali.